Cześć, witam serdecznie. Jak widać, John Deere sobie już przejechał ładnie na tle, no bo fajnie, chciałem tak sobie zacząć odcinek. Pole wymaga łapanie. No dobra. Chuj. To się w przyszłym sezonie zrobi wapno. Po żniwach. A dzisiaj widać trochę nowej gwardy, trochę starej. Będzie jeździć. To jest ten makormik, ale on sobie będzie stał i stał, bo on jest do wapnowania. A ja dzisiaj biorę sobie Magnuma, oczywiście nie z siewnikiem, bo nie potrzebuję siewnika. Muszę grzać na sklep. No i elegancko. Grzeję na sklep po nowy nabytek, którego jeszcze nie zobaczycie, bo muszę wziąć na niego oczywiście kredyt, no bo mnie nie stać. Nawet nie wiedziałem, że to pole wymaga wapna, ale okej. Okay. Chyba, że po odcinku z wapna. O, po odcinku to z wapna. Dobra, to nie będzie wiedzieć. Coś chciałem sprawdzić. Chleb! Ja mam takie coś jak chleb! Ja zapomniał! Ty może jesteś na chleba dzisiaj? To może bym z chlebem przyjechał się. 5500. Nie no, jest zapad, dobra. Mówię, kurde, jakby był chleb, to elegancko, nie? No, nie tu skręcić za szybko. No to jakby był chleb, to elegancko, bo bym od razu sobie pojechał już. Obciążnik do Magnuma? Nie, no oczywiście to nie jest ten nowy nabytek, jakby ktoś pytał. Może kredyt byś pierwszy wziął, przyjacielu. Aha! To zarąbiście, jak ja kredytu nie mogę wziąć już. A jest jakaś maszyną, której nie potrzebuje? Kultywatory. To mam takie co. No niby teoretycznie kultywator mogę sprzedać, bo mam talerzówkę, tak? Ale poczekaj, poczekaj. Kosiarka, przyczesarka. Ewentualnie mulczar, ale mulczar mi nie da 30 tysięcy. No. Nie sprzedam. Dobra, to ja nic w sumie nie mam. Bo że. A nie, no nie sprzedawałem. Oho. Jednak dupa. Jednak dupa z nowego nabytku. A chyba jednak dupa z nowego nabytku. No, chyba jednak dupka. Chyba jednak będę musiał poczekać sobie na tą moją cudowną. Czy na chleb, ale na moją cudowną wiosnę. Zadają pieniążki. I tak tylko sieje jedno pole pszenicy. Nie, dwa. Dobra, bo jeszcze tutaj to małe przed głową będzie pszenica, ale dobra. A bo wiecie co? Jednak zrobię ten nowy nabytek. To zrobię go w inny sposób. Zrobię go tak. F10. Dodaj kasę. 35 tysięcy. I na kolejnym odcinku, jak będzie mnie stać, to ja go po prostu zwrócę. No bo kurde, no muszę mieć ten nabytek, bo inaczej nie będzie szła robota. A chodzi mi o rozrzutnik do ogórnika. No i oczywiście do wapna. Jest kolor czarny, bo mi się podoba. Ta ulica. Bez tablicy. Dobra, tutaj nic nie zmieniam. To ile to kosztuje? Yeah! Poważnie 200 by zbrakły? Dobra, czekaj, 35, 10, 45, 15. Dobra, jeszcze dobiorę sobie 15 tysięcy, żeby mieć równe 50. Żeby mieć równe 50. I teraz tak. I kup. No i to jest maszyna. 35 ton to będzie robota szła. I pewnie będzie tak, że jak zasypię cały rozrzutnik, to będę jeździł tym rozrzutnikiem. Tak jak było w sumie na. Tak jak było na serii z.
Nie, no nie da rady. Bo ten już przylasły. Dobra, więc. O kurwa, jaki laki. No witam, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. No oczywiście kontynuacja odcinka tego samego, tak. No jak widzicie, tam minęły 2 dni. No bo 2 dni temu nagrywałem wstęp, czyli w poniedziałek. 5 minut tylko się udało. No ale to jest akurat mało istotne. Lecę dalej po prostu. I stwierdziłem sobie, żeby nie było nudnego odcinka, czyli samo wapnowanie nową nabytkę, to jeszcze sobie dorzucimy, no ja dorzucę wam jeszcze szybkie siewy i szybkie wałowanie tego pola. Super, że jeszcze w płot przydzwoniłem, to też jest dobra wiadomość. Tutaj na szybko sobie to zwapnuję. W sumie mogłem już to mieć zwapnowane, ale nie pomyślałem, mogłem to zwapnować i tylko puścić, czyli tylko wjechać siewnikiem i szybko to zwałować. Ale zwałować to mogę nawet na koniec odcinka. Będę tam luźne 5 minut, bo mi bardziej zależy na wapnie, żeby jak najwięcej tego wapna zrobić. Bo wie to, o co chodzi. A czas to pieniądz, a im więcej zrobię na odcinku, tym będę mniej siedział poza odcinkiem, tak? A wiadomo, jak będę siedział mniej poza odcinkiem, to będzie dużo lepiej. Bo nie będę musiał tyle czasu siedzieć poza odcinkiem. A jak nie będę siedział poza odcinkiem, to wiadomo, że ogarnę dużo więcej rzeczy, tak? Poza odcinkiem mogę sobie ogarnąć save'a. No, nawet będę musiał save'a ogarnąć, więc tutaj w sumie nie zabłysnę teraz w tym momencie. Ale to jest malutkie pole, więc to szybciutko idzie. Raz, dwa. Oczywiście jest październik. Dwa pola pszenicy, jedno duże, znaczy duże, no 5 hektarów, a tutaj nie wiem w sumie nawet ile jest. Jest takie małe pole, że tutaj dużo nie ma. Na promocjach nic ciekawego nie ma. Zaraz wam pokażę, żeby nie było, że ściemniam, tylko jest Faresin. Chyba nawet pokazywałem w poprzednim ujęciu. Czy tam poprzedniej części, jak to woli. Bardziej w sumie części niż ujęciu. Ale dobra. Nie będziemy się czepiać szczegółów. Dobra, Rogaliczek gra Farming Simulator 2013. Tutaj, jak widać, wały już stoją. Bardzo mocno czekają. Rozłożony. No i zapiąłem sobie Maseja starego, no bo czemu by nie? Mało ma godzin nabitych, a John Deere jest sobie tam zespawany z moją drukarnią pieniędzy, muszę powiedzieć. Czyli z przyczepą, z autoloadem na palety. Bo trzeba będzie sprzedać chleb, ale to dopiero w listopadzie. Tak, wiem, nie włączyłem setfowa, ale z McCormicka już wysiadam, więc nie będę już go włączał. No to bym tylko stracił czas. Cenny czas. No i dobra. Teraz tak. O! Ci na mnie znaleziono pola, ty. Chuligani. No dobra, niech w sumie będzie taki żyd. Już nie będę go poprawiał. Waltra dzisiaj bezrobotna, John Deere też. Większy John Deere jest bezrobotny. Znaczy mniejszy w sumie, bo większy. Dobra, w sumie da radę, no bo na tym prędkości. No bo tylko 18 na godzinę da się z tym silnikiem, ale wiadomo, o co chodzi. To będzie raz dwa zasiane, bo to silnik 15-metrowy, do tego chciałem taką robotkę na aż 8 minut gdzieś. No w sumie tutaj najdłużej zejdzie z wałowaniem tak naprawdę, bo najwolniejsza robota. Bo 12 na godzinę będę jechał. Ale to się wszystko da. Podnieś siewnik. Może jeszcze bieg byś zmienił do tyłu, żeby nie jechać 5 godzin. Tutaj zaraz sobie poprzecznik capnę.
O ile mi się uda w ogóle zrobić ten poprzecznik. Znaczy, no na dwa razy zrobię. Znaczy, poprzecznik, wróć. Jeden poprzecznik, ale na dwa takie nakrętki, na dwie takie nakrętki, jakby to powiedzieć. No tak, w sumie nawet bym się nie wykręcił, więc. O, tu jest idealnie. Nie pod GPS-a, tylko muszę sobie bieg zmienić, no bo kurde, nie będę. Nie będę przecież cofał 2 na godzinę, czy tam 3, nie wiem jak to tam jest na pierwszym biegu cofania. Ale za szybko to nie jest. Nie, tak to mógłbym cały odcinek jeździć z takiej perspektywy, no ale no nie mogę tak. Przejadę? Ju! O, widzę, że to pole jest idealnie zrobione, 45 metrów ma szerokości. Więc wałami będą się jechać raz, dwa, trzy, cztery razy. No tu 4 razy to będzie 46 metrów. Nie, 48, sorry. 48, ty kurde liczyć barany nie umiesz. Bo 4 razy 2 to jest 8. No więc 48 metrów będzie. No w sumie jakbym te dyże 24 metrowe wały, to bym tylko na 2 razy przyciągnął, by było zrobione. Ale wiadomo, gdzie tutaj, gdzie 24 metry wały na takie małe poletko. Jak widzicie, że ja tutaj mam na trzy w sumie długie przejazdy siewnika i taki klinik, więc. No. Tak to wygląda. Kiedy przebudowa gospy? Nie wiem. Nie jestem w stanie wam na to odpowiedzieć. Bo ja sam nie wiem. Nawet nie wiem jak to zbudować. Znaczy, no tak mniej więcej sobie jakiś tam zarys w głowie mam. Tak sobie myślę mniej więcej jak to zrobić, ale czy to się uda? Metodą prób i błędów chyba będą się robić to, bo inaczej tego nie widzę. Albo pierwszy sobie zrobię save'a i potem dopiero tu przyjdę na ten save. Chyba jak będę miał wolny czas jakiś, może dziś. Bo rzecz mi się będzie chciało. To też jest druga strona medalu. No bo tutaj w tym miejscu raczej gospy już nie będzie, tylko wiadomo, że zanim to będzie przebudowa, to też trochę czasu jeszcze musi minąć. No wiadomo, na tej gospie to w sumie się jeszcze nie nagrałem, No, ale z drugiej strony to dopiero zacząłem hodowlę krów, tak? Więc chciałbym te krowy tutaj trzymać jak najdłużej. Dobra, ten sobie tu wapnuje. 5 ton wapna ma. Wałowanie. A wałowanie zrobię sobie później. Wałowanie sobie zrobię w sumie na koniec. Tu będzie taki dodatek do odcinka. I teraz, w którą stronę te pole jest. W tą stronę jest dłuższy. No, 24 metry. No to przydałoby się trochę tego GPS-ka lepiej ustawić. Dobra, i teraz powinno być 24. Oczywiście poprzeczniaki będziemy robić sobie z rzutnikiem. Gdzieś tak. No, w sumie może na trochę za mało. Przecież widzę, że tutaj tego wapna za dużo nie idzie. No. Pamiętam przecież, jak to było na Valeronie. Pomocnik zakończył pracę jakiś. To tylko może być McCormick, no bo w sumie innego pracownika nie miałem. Albo on ma chyba nawet pusto, wreszcie masz. Nie zamieć sobie. Fajna nowa ogólnie. Swoją drogą. Nie no, ale co to wapnowanie tym, to jest coś pięknego, nie? Aż nie wiem, czy sobie zaraz miniaturki na odcinku nie zrobię. A tutaj sobie pociągnę od początku. Visibility. Dobra.
Jakby nie było miniaturka dla Leona, tak? No i prawdopodobnie tak bym taką miniaturkę zrobił, więc... Więc no. A ja do wapnowania... W sumie niech on mi to zostawi, w sumie tak sobie pomyślałem teraz, bo to strasznie szybko idzie to wapnowanie. Więc ja tam mam w sumie na prosto zrobione pole, więc... Sobie zrobię tak. Tak. Ustawię sobie kurs playa na polu numer 41. 42. Tu oczywiście sobie dosypię wapna. Wapno jest tanie, więc dużo mi to nie zajmie pieniędzy. Zaraz sobie odejmę pieniążki spokojnie. Tylko niech ja sobie już tutaj ustawię kurs playa, żeby już sobie jechał. Nie zawracał mi gitary tu. Oczywiście jedno kółko mu zrobię, bo po co więcej. Jedno. 12 metrów, no i canary course. W sumie z wałami też było 12 metrów i też było jedno kółko i dawał radę, więc... Łooo, 4000 obsługa maszyn. Nie zajdzie słońce. Wiem, że śpiewa się, nie, no, ale fajna noc ogólnie. Znaczy to już mówiłem, bo się nie przejedzie, ale... 10 ton załadowałem, a tam były wapna chyba po 400, tak? Czy coś takiego. Sobie... On będzie jechał? Będzie jechał, dobra. Ty worki typu Big Bag, wapno 350. To 3500 za tak? Za wapno? No może tak być w sumie. Może tak w sumie być, że tyle było. Ogólnie jak braknie wapna, no to ja będę miał przy wyrzutniku jeszcze. Bo rozrzutnik kupiłem na prywatkę, więc... Ale coś mi tu nie pasuje. Nie! Nie może być! Kurwa, przecież nie może... Znaczy, wróć. Przepraszam za przekręstwo, ale... 5 razy 350. To ile to jest? Bo musiałbym 5 worków kupić. Kalkulator... Nie chcę mi się tego w głowie liczyć, ale 5 razy 3 no to jest 15, czyli 1500 chyba, tak? 5x350. No 1750, dokładnie. Dokładnie tyle wyszło. Bo na kalkulatorze policzę. No mówię, coś mi kurczę... Coś mi za dużo było. Czekaj, a zrobimy... Kalkulatorek, gdzie jest kalkulatorek? A zrobimy sobie tak... A, 6000 za rozrzutnik płacę, no dobra. Za cały rozrzutnik 6000 za wapno, no dobra, to... Mówiłem, że odejmę, no to odejmę. Dokładnie było 1750, bo sprawdziłem. 1700... Albo zrobimy 1800, żeby było. Zapłacę te 50 zł więcej, ale... Ale żeby to jakoś uczciwie, no... Żeby to jakoś było po prostu. No i tym to można wapnować, nie wiesz, że... Nie wiesz, że to ma pojemność, to jeszcze metry. W sumie mogłem... Tak sobie teraz myślę, że mogłem pierwszy sobie w kółko objechać, a potem dopiero... paskami robić, ale no dobra, czy 15, to tam było 5, no to mamy 20 minut. No to będzie idealnie. Przecież jak to skończę, to będę miał 20 minut odcinka? Czy tego nagrania będę miał 20 minut? I jeszcze... Jeszcze piątkę, 5 minut na pewno mi zejdzie wałowanie, więc akurat myślę, że idealny będzie odcinek. Tylko żeby ten kutas nie był zablokowany, a jakiś obiekt też by był dobrze. Ale widzę, że chyba, że się odblokował, więc... Bo widzę, że jedzie dalej teraz.
20 minut. Czekaj, skąd się to będę miał 10 minut na kolejny odcinek? To nie. To się nie będzie opłacać nawet na save'a wchodzić. Więc chyba sobie zrobię ten save taki nowy. I będę sobie myślał w sumie. Jak tą gospę co? Rozplanować. Jak tu budynek postawić? Jeden, drugi, trzeci. Jeden, drugi, trzeci, dziesiąty. Znaczy, no 10 budynków to tam nie będzie, no ale. Wiadomo co chodzi. Jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i dobra, i w prawo, i ładnie to wychodzi. W prawo, a skręcił w lewo, to. Nie, no, mistrz. Wolniej. Dobra, i tak to poprzecznik zagarnie, więc nie ma problemu. W sumie mogę te snapy sobie pootwierać tak naprawdę. No tego to dawno nie grali. Dwie lokomotywy. Wow! Trzeba nawracać już. O czemu mi tak strzelę z obrotu? Albo tu taka góra jest. W sumie to bardziej. Bardziej z prędkości niż z obrotu. Serio? To jest taka góra? No niby trochę sromo jest, ale. Ale gadałem, jakie. Dobra, tu już trzeba wyłączać, bo już. To już jest ten moment. Ale się fest pole skurczyło. Znaczy skróciło. Dobra, ostatni przejazd. W sumie nawet bez GPS-a już. Ten przejazd już bez GPS-a jadę. No i tak. No tak jak mówię, że mało wapna idzie z tego rozrzutnika. A promocję sobie pokazywałem. Ja muszę zobaczyć, czy mam ten rozrzutnik kupiony. No tak, no przecież kupowałem, no przecież pożyczałem 50 tysięcy. No jeszcze notatkę na pojęcie na odcinku tam dam, ile jestem zadłużony. Ale to w kolejnym odcinku to spłacę, nie bójcie się. A spłacę w taki sposób, że po prostu sobie hajs ode mnie, tak? Te 50 tysięcy, co były zabrane, więc dodane w sumie, albo może bardziej nie zabrane, tylko dodane. Sobie dodam te 50 tysięcy, odejmę te 50 tysięcy i będzie, tak? No i będzie na zero w sumie, tak? Czy? Z jednej strony może to zacząć uznać, ale z drugiej strony. Jak to będzie oddane, no to można powiedzieć, że to jest pożyczka, tak? To jest kredyt, tylko że bez wchodzenia do banku, można tak powiedzieć. O, zapis był. Bolaga dostałem małego. Dobra, fajnie to idzie wapnowanie. Zresztą wapnowanie zawsze fajnie szło. Ogólnie te tekstury rozrzucania wapna to jest coś pięknego. Z tego czy z rozsiewacza? Rozsiewacza to jest taka, jakby powiedzieć, bardziej standardowa akcja. Że teraz zauważyłem, że ja się wysłaniłem tych serii, ale że ciągle rozrzutnikiem rozrzucam, ale nie mam celu. Myślę, że na flecie ja sobie ogarnę RCW. No bo też w sumie ciekawie by wyglądało rzucanie takim wapnem. Co? Co ja w ogóle powiedziałem? Rzucanie takim wapnem. Nie no, chodziło mi o to, że takim RCW to rzucanie, rozsiewanie wapna dużo lepiej będzie wyglądać niż rozrzutnikiem. No wiadomo, że ten polski rozrzutnik, no to wiadomo, tak dokładnie nie rozrzuci tego wapna jak ten Roland, co teraz jadę. Więc tam
RCW eleganckie, pod siątkę jeszcze jak znalazł. Myślę, że idealny zestaw. W sumie nawet RCW używałem na kolonii. Magnum 60% życia, znaczy życia, no naprawdę. I w sumie tu jest koszone, to ja przeskoczę sobie przez to pole tylko i będę dużo szybciej. No jest 20 minut, ty, jak w mordę siebie, powiedziałem 20 minut będzie jak skończę wapnąć te pole i skończyłem. Ale nie zapominajmy, że jeszcze mam pół pole do zwapnowania. Ale to tam to już będzie szybko. Tu jest droga. Tu jest przejazd, ale dobra. Myślałem, że tam jest drzewkami, a tam nie ma. Tu jest przejazd, bo widzę. Teraz zobaczymy na mapie, czy to w ogóle znika to łapno. Tak, znika. Żeby nie było później dymu. Ty, co się stało? Czemu takie kółko zakręciłem? Ja nie patrzyłem na ekran, to ja nawet nie wiem, czy ja skręciłem, czy co ja zrobiłem w ogóle nawet. Nie patrzyłem na ekran, bo się patrzyłem przez okno, co jedzie? Bo jakiś ciągnik z żelem. Chciałem zobaczyć, co to jedzie. No chyba prawdopodobnie klamy strzymałem tak długo, że kółko zakręciłem. Teraz dwa też pójdzie, bo co? Jest małe. Mało do wapnowania, a wiadomo, metry tak. A wiadomo, że ten co jeździ McCormick, no to ma o połowę mniej. Bo on ma tam. Bo on ma 12 metrów, a nie 24, więc. I wapna mu nie starczy, już widzę, bo ma 5 ton jeszcze, a zostało mu w sumie pół pola do zwapnowania, więc. Na pewno zbraknie, więc będę musiał moim rozrzutnikiem na podjechać. W sumie rozsiewać do nawozów, który w sumie jest bardziej teraz bredalko używana jako wapniarka, więc też jest moja, ale chodziło mi o to, że moim rozrzutnikiem, nie mogę dobrać jakichś słów. Chodziło mi o to, że no, ogólnie wszystkie moje maszyny są na własność, tak, ale chodziło mi, że rozrzutnikiem tym, co aktualnie teraz jadę, może tak bardziej. To słowo moim było w sumie niepotrzebne, ale no dobra. Jak już było powiedziane, to niech już jest. Tyle. Zresztą co będę się tłumaczył? No będę chciał, to i tak obejrzeć tylko tak. No i tak pewnie już dużo rzeczy, dużo ludzi przewinęło, więc. No bo już dawno ten odcinek jest wyłączony, więc to po co się produkuje po prostu. Co tu kosił? A tu kosił John Deere, bo ja się zastanawiałem, czemu takie przerwy są między przejazdami. A to po prostu John Deere nie dorzucał sieczki. Ale no dobra, w sumie, a nie, tutaj obok kosił klas i tutaj jest ładnie dorzucone wszystko. To jest do wałowania. Ja wiem o tym, że to jest do wałowania, no zaraz będę sam wałował, no to. 4 tony, oby w sumie jak najwięcej tam zwapnował, tak? Żeby jak najmniej wtedy jechać rozrzutnikiem. A ja mam tu dwa przejazdy jeszcze i koniec. Jeszcze dwa przejazdy i będzie koniec. Trochę mi tam tym makornikiem pomógł, że tam trochę przejechał tych przejazdów. Ale mówię, tę 45 mogłem sobie odpuścić z wapnowaniem. Mógłbym sobie ją przed odcinkiem zwapnować. Ale tak jakoś, w sumie nawet nie wiem jak to wyszło. W ogóle nie było tak, że elegancko idzie. Ale ten kejsik ma fajne oczka. Znaczy fajną maskę ma, nie? Takie oczka jakby. Fajnie to wygląda. Ogólnie ten. No, ten case już w 19 mi się podobał. Ale 22 to jest podstawka, więc coś pięknego. Złapie? Ja! Złapu. Nie wiem, czy ja mam. Chyba mam tą największą wersję Magnuma.
Czy tą mniejszą z lepszą skrzynią? Nie, nie pamiętam. Muszę zobaczyć. 380 CFU strike. No to ciekawe. No i dobra, niech tak sobie stoi. A ja idę tego case'a szybko zobaczyć. No dobra, nie tu. Tylko w duże ciągniki mi o to chodziło. Czemu nie mogę przebijać? Halo? Arming? Arming, żyj! Dobra. A, bo jest... Aha, dobra. Ja wiem, czemu ja wziąłem tą mniejszą wersję. Bo jest lepsza skrzynia. Bez CVX. No bo jest 400 jeszcze, ale on ma... On ma tą skrzynię taką jak Jondry. Że ma w sumie biegi. Bym musiał sobie klikać bardzo dużo, a mi się nie chciało klikać, więc wziąłem troszeczkę słabszą konfigurację, ale za dużo nie zmieniło. Wrzucimy na D4. Zobaczymy, czy pójdzie w ogóle. Zobaczę, czy on w ogóle pójdzie na tym D4, czy to nie będzie za wysoka przekładnia dla niego. To w sumie może... Może być trochę za wysoka. Ale jak będzie jechał 12, to zostawię mu. Może jednak ten D4 to jest za dużo przekładnie. Zrobimy mu C4. Cyt. C2. Widzę, że temu masajemy to nawet biegnie pomagają, więc... 20 na godzinę, a jakbym mu zrzucił na B? O, B2, duże obroty. Ty, może B2 to jest plus. Ma 1900 obrotów. I z czym on chce iść? Ma 14,5 km ustawione na tym biegu, że niby może jechać na godzinę. A ja potrzebuję tylko prędkości 12, więc... Więc w sumie idealnie. W sumie tak oglądałem kiedyś od zera, no to Bronek na okrągło w sumie na B2 jeździł. B2, B3. No wtedy miał najlepszą moc w sumie, tak? Ciągnął. Jak jeszcze tego Masaya używali na początku serii. No później wiadomo, to już automaty wiadomo, że później automaty weszły, no to już inaczej już było. Ale ogólnie daje radę sobie masę. No i B2 to jest odpowiedni bieg. Mówię, bo na tym C tak średnio mu szło. Miał dosyć wachlował sobie tymi biegami. Znaczy wachlował biegami, w sumie bardziej prędko. Biegami nie mógł wachlować, no bo ja mam automat, bo mam manuala ustawionego, więc biegami nie mógł wachlować. Ale nie chodzi o to, że on wachlował obrotami sobie i tak raz miał większe, raz miał mniejsze i tak wiadomo. Dobra, musi zostać załadowana dużo. Aha, to tam zostało mi na dwa przejazdy drożytnika. Ale będę musiał jechać. Ale to już wiadomo, poza odcinkiem, bo tam jest zasiane, więc brzydko by to wyglądało, jak ja bym teraz tam się wcapał rożytnikiem. Będzie posiony wapno. No. Do tego to tam sobie w tle tylko to robi, dlatego sobie McCormick tam w tle sobie jeździł, żeby tego nie było widać. No. Mał też malinę? Nie. Pan dziadek był oberwać. Przez 3 dni na nas zbierał, nie był. U nas? U nas nie, bo u siebie był. To u nas wszystko leży już. Pewnie. No. No muszę się kiedyś przejść. No jutro. Nie, a tatuś jeszcze ciągnika nie zrobił. Ale przecież słyszałaś.
że na obrotach faluje. No ale on idzie. No, no idzie, ale to tak wieś. Dobra, jeden przejazd jeszcze i koniec. Trzydzieści pięć, no to będzie około 40 minut. 37 będzie, no to w sumie dobry odcinek. Zastanawiam się, czy ten klip wołał odcinek. Na odcinku, ale dobra, zwołuję go, w sumie jak miał być cały, no to czemu by nie. Dobra, zrobię tak, zrobię tak. I zrobię tak. I zrobię tak, bo... I co by sobie to obejrzeć? Dobra, to później zobaczę. I to mówię, zwałuję ten klin i kończę tu. Będzie luks. Tak naprawdę to wszystko zwartowane, więc... Teraz po odcinku zostało mi tylko przewinąć czas. Do listopada i tyle. O, może na wcześniej przejadę do końca pola, jak mi się uda. Dobra, uda się elegancko. Tyle kręcił. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, pa.